Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. w Warszawie odbyła się premiera filmu Wielerzyński – Alchemik ze Lwowa. Oddział terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Krośnie żąda natychmiastowego przywrócenia Andrzeja Jurczaka na stanowisko dyrektora pogotowia ratunkowego. Krośnieński holding komunalny otrzymał dofinansowanie na budowę spalarni. W Warszawie odbyła się premiera filmu Wielerzyński – Alchemik ze Lwowa. W najnowszej produkcji Telewizji Obiektyw wystąpili m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. Film przedstawia historię życia Mariana Wielerzyńskiego, wynalazcy i pioniera przemysłu gazowniczego w Polsce, a także twórcy pierwszego na świecie gazociągu w borysławsko-drohobyckim zagłębiu naftowym. No jestem bardzo szczęśliwy, bo po 2 latach ciężkiej pracy, po tym lockdownie i po COVID-19, gdzie wydawało się, że nam rozwali cały plan filmowy, dzisiaj jesteśmy po premierze filmu. Marian Wielerzyński to zapomniana postać z przełomu XIX i XX wieku. Był inżynierem chemii, wynalazcą i społecznikiem. Na początku lat 20. XX wieku wraz z Władysławem Szajnokiem założyli przedsiębiorstwo działające na niespotykanych wówczas zasadach akcjonariatu pracowniczego. W rolę ojca polskiego gazownictwa wcielił się Wojciech Zieliński i Dawid Czupryński. Nie zaskoczę nikogo, bo historia naszego Mariana Wielerzyńskiego była dla mnie zgoła nieznana, odmienna, której nigdy wcześniej nie poznałem. Niestety, w naszych książkach od historii nie mam wzmianki o takich personach, a uważam, że to jest ogromny błąd. Ja myślę, że przede wszystkim jest to bardzo ciepła, ludzka i rodzinna historia. O ludziach, którzy chcieli, żeby świat był lepszy, o ludziach, którzy chcieli się dzielić doświadczeniem, wiedzą i dobrem z innymi ludźmi. I to chyba jest największą wartością tego filmu. Zdjęcia do filmu realizowane były w Sanockim Skansenie, Miejskim Parku w Jaśle, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a także w Krośnie i na polach naftowych w Krygu koło Gorlic. Autorem zdjęć był Mariusz Konopka. Ja wspominam bardzo mile okres zdjęciowy i nawet zastanawiam się, czy nie kupić sobie jakieś działki na Podkarpaciu, bo tak mi się tam podoba. Fajnie jest pracować w miejscu, które jest nasycone historią, które ma mnóstwo samograjów, które przy odpowiednim świetle i odpowiednim sprzęcie można przełożyć na ekran i pokazywać to i wzruszać ludzi. W uroczystej premierze filmu wzięli udział także potomkowie Mariana Wielerzyńskiego i Władysława Szajnoka. Ja oczywiście pamiętam te zdarzenia w setkach detali, których tu nie można było zmieścić, ale przede wszystkim wzruszenie, że historia, która była czymś tylko wewnętrznym, co jestem jedynakiem, dowiedziałem się od swojego ojca i nawet jeszcze nie za bardzo zdążyłem przekazywać swoim dzieciom czy wnukom, nagle ożyła, nagle się utrwaliła. No to jest coś wspaniałego. Emocje są olbrzymie. I ja czułem, że te emocje będą bardzo, bardzo duże. Analizując dokumenty czy rozmawiając z rodziną Wielerzyńskich, ja mówiłem, to nie byli tylko partnerzy od biznesu. To byli też przyjaciele. To byli też, były też osoby, które niesamowicie się uzupełniały. Cieszy mnie to, że potomkowie Władysława Szajnoka, obecni tutaj na premierze, podeszli do mnie, podziękowali mi za tę rolę, mówiąc, że towarzyszyło im szereg wzruszeń, że dziadek miał dobrą twarz. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu polskich firm oraz podkarpackich i małopolskich samorządów. Sponsorem głównym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ta firma i ta historia jest bezpośrednio związana tak naprawdę z naszą działalnością i z rejonem, w którym działamy od lat, czyli z rejonem Podkarpacia. Ale co dla nas jest jednocześnie niezwykle ważne, że tego typu film to jest forma promocji nie tylko polskiej kultury, ale przede wszystkim patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu gospodarczego. Gazsystem rzeczywiście został sponsorem, dlatego że oczywiście opowieść jest o pierwszej firmie, która produkowała i przesyłała gaz ziemny, więc dokładnie wpisuje się w naszą tutaj działalność. Ale myślę, że ta opowieść jest dużo szersza
o realiach II Rzeczypospolitej, o realiach odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Film poświęcony Marianowi Wieleszyńskiemu to już jest trzecia produkcja, do której przyłączyła się gmina Jedlicze. Wcześniej był kardynał Wyszyński, następnie film o Ignacym Łukasiewiczu i teraz o postaci, którą przyznam szczerze nie znałam z historii. I obejrzawszy film, a jeszcze przed filmem czytając, poszukując informacji, nie mogłam sobie usmysłowić, jak to możliwe, że tak niesamowity pionier, niesamowitego impetu rozwoju przemysłu gazowego mógł zostać zapomniany. Film Wieleżyński Alchemik ze Lwowa powstał w ramach realizowanego przez telewizję obiekty w cyklu Wizjonerzy naftowej ziemi obiecanej. Oddział terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Krośnie żąda natychmiastowego przywrócenia Andrzeja Jurczaka na stanowisko dyrektora pogotowia ratunkowego. Lekarze oraz osoby związane ze środowiskiem lekarskim nie zgadzają się z decyzją zarządu powiatu krośnieńskiego. Wystosowali pismo w tej sprawie. Nie zgadzamy się na takie traktowanie wzorowo do tej pory pracujących lekarzy przez ludzi niezwiązanych z naszym zawodem i traktowanie naszych kolegów przedmiotowo. Mamy do czynienia z bezprecedensowym odwołaniem wieloletniego dyrektora pogotowia ratunkowego bez jakichkolwiek zarzutów merytorycznych co do jego pracy i fachowego prowadzenia krośnieńskiej jednostki. Jest to chyba pierwszy przypadek w Polsce, gdzie odwołuje się lekarza za to, że wykonywał po godzinach dodatkową pracę. Rada Powiatu staje w ostrym konflikcie z lekarzami, pracownikami krośnieńskiego pogotowia ratunkowego. Można sobie zadać pytanie, w czyim interesie była ta skandaliczna decyzja i czemu służyła. Na pewno nie dla spokojnej i rzetelnej pracy krośnieńskiego pogotowia ratunkowego, ani dla pozostawionych pacjentów z miejsca piastowego, których leczeniem zajmował się pan dr Jurczak przez 8 lat. Protest w obronie zwolnionego Andrzeja Jurczaka odbył się we wtorek przed siedzibą stacji pogotowia ratunkowego. Co nimi kierowało? Co spowodowało, aby w momencie, gdy rząd polski szuka lekarzy za granicami kraju, zwolnić z pracy lekarza, który ratował chorych na COVID, który nie odszedł od swoich pacjentów, bo ich życie było zagrożone. Nie zgadzamy się z tym. Nie zgadzamy. Tak robić nie wolno. Dzisiaj to spotyka Andrzeja Jurczaka. Jutro to może dotrzeć do każdego z nas. My mamy leczyć. Jest tak, jakby każdemu z nas, lekarzy, pielęgniarkom, ratownikom, ktoś dał w twarz. W tym okresie, kiedy była pandemia, podać za przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego jako powód, że lekarz przyjmuje pacjentów w czasie, który w ogóle nie koliduje z jego innymi obowiązkami, no to wiele w życiu można zobaczyć, ale czegoś takiego to nawet, przepraszam bardzo, nikt chyba w literaturze nie opisał. Andrzej Jurczak sprawował funkcję dyrektora krośnieńskiego pogotowia ratunkowego przez 23 lata. Ponad 111 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał krośnieński holding komunalny na budowę spalarni. Blok energetyczny, który będzie opalany paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ma powstać przy elektrociepłowni Łężańska. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 140 milionów złotych. Jest to długo przygotowywana inwestycja, bardzo przemyślana, przeanalizowana, wielokrotnie poprawiana, tak by była jak najbardziej odpowiednia dla Krosna i dla 27 gmin. A więc tutaj mamy do czynienia z przedsięwzięciem, które domyka system gospodarki odpadami w mieście Krośnie i w gminach, które zdecydowały się działać wspólnie. Wykorzystujemy synergię między gospodarką odpadami a gospodarką energetyczną, dlatego że te pozostałości tak naprawdę my dzisiaj płacimy bardzo wysoką cenę za to jest koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu to jest kilkanaście milionów złotych. Do naszej elektrociepłowni musimy kupować też paliwo, to jest kolejne kilka milionów złotych, także tutaj jakby to są bardzo korzystne zmiany. Moc przerobowa planowanej spalarni szacowana jest na poziomie około 20 tysięcy ton odpadów rocznie. Instalacja ma być podstawą przy wytwarzaniu energii cieplnej, którą produkuje krośnieńska elektrociepłownia. Rocznie ma dostarczać około 150 tysięcy megajuli energii cieplnej oraz ponad 10 tysięcy megawattogodzin energii elektrycznej.
Po tej inwestycji my nie będziemy w ogóle używać węgla. Jeżeli chodzi o emisyjność, to najbardziej emisyjny jest węgiel. To też mówimy o normach, jakie są przy spalaniu poszczególnych rodzajów paliwa. Więc dzisiaj my nie mówimy tutaj o dodatkowych ilościach spalanych w elektrociepłowni jakichś paliw, czy też pozostałości, czy też odpadów, tylko o wyeliminowaniu tych, które są najbardziej emisyjne i wprowadzeniu bloku energetycznego na paliwo, które jest najmniej emisyjne. I to najmniej emisyjne to wynika jakby z nałożonych norm i z wysoce zaawansowanych systemów oczyszczania spalin. Wiem, że wokół tego czasami rosną niepotrzebne emocje. Odsyłam wszystkich tych, którzy mają potencjalne obawy, do ustaleń świata nauki, który mówi jednoznacznie, że tego typu instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych są całkowicie bezpieczne. A od siebie dodam tyle. Spójrzmy na cały zachodni świat. W Niemczech 96 spalarni, we Francji 126, a w Szwecji, którą od wielu, wielu lat postrzegamy jako ekologiczny, czysty kraj, jest 38 i jest spalane 40% odpadów komunalnych. Przetarg na budowę krośnieńskiej spalarni został już rozstrzygnięty. Prawdopodobnie w lipcu krośnieński holding komunalny podpisze umowę z wykonawcą, który na zaprojektowanie i budowę instalacji będzie miał 3 lata. Archiwalia, fotografie, dzieła sztuki, mundury, odznaczenia i publikacje. Ponad 1000 poloników można oglądać w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Eksponaty podarowało placówce Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Łącznie do Krosna trafiło ponad 9000 zabytków. Na wystawie można zobaczyć te najcenniejsze. Najstarszy eksponat pochodzi z 1595 roku. Jest to medalion z wizerunkiem Zygmunta III Starego. Pozostałe poloniki datowane są na okres od XVII do XX wieku. Wśród eksponatów zobaczyć można bogatą kolekcję orłów polskich z legendarnym orłem pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich oraz orzełkami armii generała Józefa Hallera. Cenną pamiątkę stanowi także szklany ryngraf patriotyczny z 1898 roku, podarowany siostrze Marii Skłodowskiej-Curie Bronisławie Dłuskiej oraz jej mężowi Kazimierzowi. Chyba takimi najcenniejszymi, jeżeli chodzi o zbiory archiwalne, są oryginalne dokumenty generała Władysława Sikorskiego, w tym dwa dokumenty pochodzące z września 1939 roku, czyli już podczas trwania wojny, napisane jego, są to jego odręczne notatki, czy bardziej dokumenty i podpisane właśnie też jego ręką. I takim najcenniejszym dokumentem jest pismo do Edwarda Rydza-Śmigłego z prośbą o przydzielenie mu przydziału wojskowego właśnie z 5 września 1939 roku. Na wystawie można zobaczyć także zbiór eksponatów należących do żołnierzy i kombatantów polskich, w tym mundury oraz pamiątki patriotyczne, również z okresu Solidarności. Kolejną grupę stanowią plakaty, wśród nich afisz w języku francuskim wzywający do uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są też plakaty z zakresu promowania ważnych wydarzeń dziejących się w naszym kraju, między innymi na przykład promowanie w 1938 roku Dni Krakowa i plakat w swojej stylistyce bardzo podobny do dzieł Zofii Stryjeńskiej, prezentujący krakowiaków tańczących, albo na przykład plakat mobilizacyjny wydany we Francji, powołujący do wstępowania do Armii Polskiej. W zbiorze znajdują się także cenne grafiki z wizerunkami m.in. Marii Leszczyńskiej, Kazimierza Pułaskiego oraz Józefa Poniatowskiego. Wystawa Polska na emigracji będzie dostępna do stycznia 2022 roku.